Bartłomieja Skobyry. I już tak jest, szuka pojedynku w parterze. Dobre sprowadzenie. Skobyra będzie znów chciał zbliżyć się do rywala. Trafił Domin. Dobry odrzut. Zrywa nogi. Układa sobie spokojnie swojego rywala. Potwornie mocne. Mocno, mocno. Te ciosy. Nie chce za chwilkę. Został zakotowany. Teraz to on idzie po nogi rywala. To on odciąga teraz biodra rywala od siatki, aby popracować sobie na stabilną pozycję w parterze. Kolano na rozerwanie i to Domin idzie w kontrze. Kapitalna akcja reprezentanta. Jednogłośną decyzją sędziów zwycięzcą walki zostaje Paweł Domin. Tak jest.